to prawda, że jak się robi film z kobietami, to się napotyka na dużo problemów, których reżyser mężczyzna nie przewiduje. Na przykład niekończące się dyskusje na temat kostiumów. Aktorzy, mężczyźni aż takiej wagi do tego nie przywiązują. I w momencie przygotowawczym naprawdę jest taka chwila, kiedy się myśli, Boże, nigdy więcej. Ale oczywiście jest też tak, że ja lubię ten świat. Znaczy kobiet, świat kobiet, ponieważ nie jest moim światem, tak? A jednocześnie moim jest. Budzi dużo większe moje zainteresowanie i próbuję go zrozumieć. To jest taki moment, w którym właściwie mam jako scenarzysta, producent i reżyser totalną kontrolę nad każdym elementem tego zamieszania, jakim jest film fabularny. W związku z tym nie mogę też przenosić na nikogo innego odpowiedzialności, ani też uciekać przed odpowiedzialnością. A ja lubię wyzwania, ja lubię, jak się na mnie zwala ogromny ciężar, bo wtedy mi się chce żyć i pracować. W związku z tym powiem panu, że czuję się bardzo dobrze reżyserując film. Moja postać, Kornelia Matejko, jest bardzo ekscentryczną kobietą, bardzo tajemniczą, dość nieprzewidywalną. Bardzo się cieszę, bo takiej roli jeszcze nie grałam i zawsze to, co mnie najbardziej cieszy w spotkaniach z jakąś rolą, to wyzwanie i to, żeby mieć po prostu przyjemność z grania tej postaci. I nie mam żadnych wątpliwości, że w przypadku tej roli tak będzie. A jeszcze mogę powiedzieć o swojej postaci to, że jest chemiczką, która na skutek różnych okoliczności życiowych zmuszona jest udawać masażystkę. I od tego zaczyna się jakby akcja filmu. Jest tam jedna taka scena, kiedy wchodzimy we trzy w bliską relację z jednym mężczyzną. Ona jest oczywiście specyficznie bliska. Można powiedzieć, jest trochę chora, ale będzie fajnie. Będzie się działo. Tam jest taki szereg zmyłek właśnie, o których ja nie mogę mówić, bo cała ta konstrukcja mojej postaci jest jak domek z kart. Nie mogę tej jednej puknąć, bo wszystko w ogóle, znaczy karty, przepraszam, bo wszystko poleci i będzie masakra. Sobie przygotowałem mnóstwo takich właśnie zastępczych tematów, nie? Tam mówiłem wcześniej, że na przykład słyszałem, że, czy państwo sobie wyobrażają, że w prawie 100% przypadków osób, które powodują wypadki samochodowe, wszystkie piły chociaż raz w życiu herbatę. Jeśli się napisze coś bardzo śmiesznego, to naprawdę dla aktora jest wielkim stresem to, żeby tak wspaniale i śmiesznie to zagrać, jak to jest zapisane, ponieważ żeby tego po prostu najzwyczajniej w świecie nie zepsuć, ale z kolei niecodzienne i inne jest to, że jeśli wchodzisz na plan i masz świadomość, że ta rola w ogóle została dla ciebie już rok, dwa lata temu napisana specjalnie i że reżyser wierzy, że tylko ty możesz ją zagrać, no to jest taki niespotykany i niecodzienny plus. Sytuacja po prostu super komfortowa. Sytuacja jest wyśmienita. Było tak, że byłem za granicą na wakacjach z żoną i z córką. No i tam Andrzej wysłał SMS-a, jak ci jest, coś takiego. Ja mu odpisałem, stary, jest strasznie, polują tu na Polaków, mieszkamy w parkach, ukrywamy się w takich podziemnych toaletach po to, żeby nas nie zobaczyli, nie? Że jedyne wieści z Polski, jakie dostałem, to kolega, który w oponie samochodu przewiózł wydrukowane strony Onetu. No i tak, jeszcze nakreśliłem jakąś straszną sytuację. On mi pisał, jesteś chory, a następny SMS, pisze właśnie film. I po tym SMS-ie pomyślałem sobie, że chyba taka jest rola tutaj dla ciebie, więc napiszę pod ciebie. Ja mówię, super. To jest bardzo fajne uczucie, naprawdę. To jest takie super, że w tym niewielkim świecie w ogóle jest ktoś, kto myśli o tobie, nie wiem, coś tam sobie wyobraża. Bardzo fajne uczucie. Życzę tego uczucia każdemu aktorowi. Nawet tym, którzy krytykują filmy komediowe. Nic nie ujmując Tomkowi Koneckiemu z jego talentu reżyserskiego, to muszę jednak powiedzieć, że miał zdecydowanie znikomy wpływ na kreację światów, którymi były te filmy, ponieważ nie uczestniczył nie pisał scenariuszy, ani też nie miał wpływu na to, o czym będziemy opowiadać, bo pracował na gotowych scenariuszach. Robił to raz bardzo dobrze, raz trochę słabiej. Natomiast nie sądzę, żeby mój następny film różnił się od poprzednich. Wydaje mi się, że jeżeli Tomek zdecyduje się robić następny film, to jego film się będzie różnił bardziej od tych, które robił do tej pory, bo nie będzie w nim mnie, czyli mojego świata zapisanego. Nie mnie jako osoby, tylko mnie jako kreującego jakiś świat. Ale to życzę mu jak najlepiej, życzę mu, żeby następny film, który zrobi, był jak najbardziej interesujący. Ja od momentu, w którym zaczęliśmy robić Półserio, Ciało,
poprzez testosteron, ladies, idealnego faceta, robię dokładnie to, na co mam ochotę. Ja nigdy nie pracowałam wcześniej z Andrzejem Seremonowiczem samym, dlatego że i film Testosteron to była podwójna reżyseria Andrzeja Seremonowicza, Tomka Koneckiego, Ciało to już Tomek Konecki i idealny facet też Tomek Konecki. Przy tym, że Andrzej pisał scenariusze do wszystkich tych filmów. I to będzie też moje pierwsze spotkanie z Andrzejem Seremonowiczem, więc jakby tak naprawdę wszystko przede mną. Nigdy wcześniej nie byłam przez niego reżyserowana i nie pracowałam z nim jako z reżyserem. Ale panu powiem, że to jest tak, że każdy film, nawet kręcony przez tego samego reżysera, się różni. Każdy film jest inny. Tu jest też zupełnie inna ekipa, więc myślę, że to będzie jednak inne doświadczenie. Zajebista sprawa, bo połowa użytkowników prowadzi takie dysputy, takie naprawdę okej, okay, nie? Że to są autentyczne przemyślenia, a połowa wylew. Ty chamie. No, przepraszam.